uroczystości, w czasie której strzelcy, młodzież strzelecka z Podkarpacia złoży swoje przyrzeczenie strzeleckie. Cudowne miejsce, Katedra Polowa Wojska Polskiego i wspaniałe, niepowtarzalne okoliczności tego wydarzenia. Gościmy bowiem na nim Jego Ekscelencję Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ryszarda Kaczorowskiego wraz z małżonką. Gościmy kapitana Piotra Wieczorka, reprezentującego dowódcę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. I szczególnie gorąco, serdecznie witamy młodzież strzelecką i wszystkich zaproszonych gości. Tych strzelców, którzy przybyli specjalnie na tę uroczystość z Podkarpacia i tych, którzy wraz z Komendą Główną Związku Strzeleckiego tu w Warszawie czuwają nad tym, aby ideały Bóg, honor i ojczyzna były współcześnie przez młodych strzelców reprezentowane. Ekscelencjo, zwracam się w imieniu Komendy Głównej Strzelców z uprzejmą prośbą o odprawienie liturgii w naszej intencji. Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, szanowna małżonka Pana Prezydenta, Panie Komendancie, Przewielebny Księża, na czele z księdzem prałatem Stanisławem, szanowne poczty sztandarowe, droga młodzieży ze Związku Strzeleckiego, strzelec, ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Na zakończenie dnia pełnego wrażeń przybywacie do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Byliście w gmachu Sejmu, gdzie rozstrzygają się ważne sprawy dla naszej ojczyzny. Zwiedziliście Muzeum Wojska Polskiego i tam zapoznaliście się z dziejami oręża polskiego. Byliście pod grobem nieznanego żołnierza. Oddaliście hołd tym, którzy nie szczędzili krwi, a nawet życia, by ojczyzna była wolną i niepodległą. Stanęliście przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, który był komendantem głównym Towarzystwa Strzeleckiego, powstałego w 1910 roku. Dziś jest dla Was wzorem. A teraz stajecie w katedrze, która jest matką wszystkich kościołów wojskowych. Tu, jak w soczewce, skupiają się najważniejsze sprawy Boże i narodowe. Stajecie po to, aby przed Bogiem i ludźmi złożyć przyrzeczenie strzeleckie. Przez to przyrzeczenie jeszcze bardziej zwiążecie się z ojczyzną. Zobowiążecie się do czynnej miłości naszej ojczyzny, do wysiłku dla jej dobra, do pracy nad sobą, aby być użytecznym dla bliźnich, dla Polski i dla Kościoła. Drodzy dziewczęta i chłopcy, którzy dzisiaj za chwilę złożycie przyrzeczenie strzeleckie, także przez Was Bóg pragnie działać. Chrystus poprzez Was pragnie przychodzić z pomocą innym ludziom. Poprzez Was pragnie, by świat był lepszy, bardziej sprawiedliwy, radośniejszy. By tak się stało, każdy z Was musi spełnić pewne warunki. Poszliście, wstępując do strzelca. Ten związek stawia sobie ważne cele. Pragnie działać na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej. Dąży do wychowania młodzieży w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak Bóg, honor, ojczyzna, zdyscyplinowanego życia w zespole, podnosić sprawność fizyczną, poszerzać znajomość historii naszej ojczyzny i poszerzać znajomość zagadnień obronnych. Związek Strzelecki Strzelec dla każdego z Was może być szkołą miłości ojczyzny i umiejętności życia z ludźmi. Może także pomóc w wypracowaniu cnót, które powinny cechować człowieka religijnego. Każda i każdy ze składających dziś ślubowania uczynił ten pierwszy krok. Wyruszył w drogę, na której czeka go wiele przygód. Młodzieniec, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, nie spodziewał się, że przeżyje wspaniałą przygodę. Nie miał on pustych rąk, ale w nich trzymał chleby i ryby. Wstępując do strzelca,
gdy słonie ukradło się wasze serce. Napełniajcie się natomiast Bożą mądrością, byście pięknie żyli dla swoich rodzin, kościoła i ojczyzny. Proszę wszystkich o powstanie. Za chwilę zostanie złożone przyrzeczenie strzeleckie przez strzelców z Podkarpacia. Przyrzeczenie składane w niezwykłych okolicznościach. I to dla was, drodzy przyjaciele, te słowa chciałbym, aby szczególnie zapadły w pamięć. Jesteście tymi, którzy składają swoje przyrzeczenie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W obecności biskupa polowego Wojska Polskiego. W obecności ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej. Jest to wydarzenie, które z całą pewnością przejdzie do historii nie tylko oddziałów strzeleckich na Podkarpaciu, ale i naszej organizacji. Z tych kilku tysięcy strzelców funkcjonujących i działających na terenie Rzeczpospolitej jesteście wyróżnieni. Przyrzeczenie strzeleckie, które będę odczytywał, a strzelcy będą powtarzać, jest przyrzeczeniem, które zostało zapisane w 1919 roku, kiedy po I wojnie światowej odrodził się Związek Strzelecki. Przyjęliśmy je również, kiedy Związek został reaktywowany w 1990 roku. Proszę wyróżniających się strzelców, którzy złożą bezpośrednio na sztandar Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Strzelecko Społeczno-Wychowawczej o wystąpienie. Wstępując w szeregi, tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Po przysiędze. W lewo, zwrot. Za mną, marsz. Ekscelencjo, wielebny księże biskupie, panie prezydencie wraz z małżonką, drodzy państwo, droga młodzieży, byliśmy świadkami wydarzenia niezwykłego, historycznego, które na pewno zapadnie w pamięć nie tylko nas tu zebranych, ale i zapisane będzie złotymi literami w dziejach naszej organizacji. Cieszymy się, że wśród nas był pan pułkownik Ryszard Rzeczkiewicz z rodziną pani Barbara Tarkowska-Ziółkowska, z rodziny księdza pułkownika Stanisława Rzeczkiewicza, pierwszego kapelana strzelca w Rzeszowie. Kapelana, który był przyjacielem patrona jednostki rzeszowskiej, młodego człowieka, pułkownika Leopolda Lisakuli, jednego z najwybitniejszych oficerów II Rzeczpospolitej, a wcześniej Legionów. Cieszymy się szczególnie gorąco z obecności pana prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, który przecież jest honorowym obywatelem Rzeszowa, Krosna, wielu miejscowości Podkarpacia, tak silnie związanych z etosem niepodległościowym, z etosem strzeleckim przed, w trakcie I wojny światowej, a także w II Rzeczpospolitej. Dziękujemy panie prezydencie bardzo serdecznie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi z Boguchwały, księdzu Stanisławowi Rydzikowi, księdzu kapelanowi strzelca, księdzu Stanisławowi Szcząchorowi. Zapłać za to, że byli księża kapelani z nami. Nie potrafię ukryć wzruszenia, że przypadł mi w udziale ten zaszczyt jako komendantowi naszej organizacji uczestniczyć tej wspaniałej uroczystości. Są dwa miejsca, w których głos łamie się, kiedy strzelcy składają swoje przyrzeczenie. 5 sierpnia w przededniu wymarszu corocznego naszego przedsięwzięcia, czyli marszu szlakiem kadrówki, ci najlepsi z najlepszych składają przyrzeczenie przy trumnie twórcy naszego ruchu, przy trumnie marszałka Józefa Piłsudskiego. I to drugie miejsce w dniu dzisiejszym, Katedra Polowa
Wojska Polskiego, obecność Jego Ekscelencji księdza biskupa, obecność Pana Prezydenta, Jego małżonki. To są momenty, w których nawet jeżeli się jest strzelcem, nie można bez wzruszenia.